Rozmowa dnia A w naszym studiu? Wiceminister Skarbu Filip Grzegorczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co jest głównym celem e, projektu ustawy, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów? Czy to, żeby prezesi zarabiali po prostu mniej i żeby oszczędzić, jak się ocenia, do 100 milionów złotych na ich zarobkach, czy żeby byli e, wynagradzani bardziej sensownie i bardziej e, motywacyjnie, żeby pracowali lepiej i żeby Działali rzeczywiście dla dobra spółek, którymi kierują? Ja myślę, że jeden cel nie wyklucza drugiego. Chodziło nam i o eliminowanie patologii. Patologii, które są społecznie nieakceptowalne, bo wynagrodzenia, odprawy, bonusy idące w miliony złotych to nie jest coś, co może się podobać. To musi budzić, to musi budzić sprzeciw społeczny. A więc chcieliśmy te kwestie wyeliminować, a oczywiście wprowadzenie racjonalnego systemu wynagradzania, systemu opartego przede wszystkim na motywacji, to był także nasz bardzo istotny cel. No tak, ale mówi się, że jeżeli nie będzie się płacić menedżerom, także tym pracującym właśnie w spółkach z przewagą udziału w Skarbu Państwa lub choćby z dużym udziałem Skarbu Państwa, to nie znajdzie się fachowców. To jest argument stale powtarzany i przy wypłacie tych odpraw i różnego rodzaju bonusów i pokazywaniu jaka średnia z tego wychodzi, zawsze taka była puenta. No ale fachowiec musi mieć dużo pieniędzy. Jak dużo? Panie redaktor, fachowiec powinien być wynagradzany, <coughs> przepraszam, wynagradzany godziwie. Fachowiec musi być wynagradzany godziwie. I ta ustawa wcale nie powoduje, że prezesi będą zarabiać mało. Oni będą zarabiać, y, w, ich wynagrodzenie będzie powiązane z wielkością zarządzanych firm to po pierwsze. A po drugie. Dobrzy menadżerowie doskonale wiedzą, że w, w dzisiejszych czasach płaci się za efekty pracy. Dlatego, na co zwracamy bardzo mocną uwagę, w znaczący sposób zwiększyliśmy w tym projekcie ustawy, zwiększyliśmy część premiową wynagrodzeń. Fachowcy menadżerowie wiedzą, że skoro płacimy za efekty i duża część tego wynagrodzenia to właśnie będą premie, i tak to reguluje rynek. W związku z powyższym, my nie diagnozujemy takiego ryzyka, jak masowe odejścia prezesów, jak odejście dobrych prezesów. Uważam, że zaproponowane przez nas rozwiązania są elastyczne, dostosowane do rynku i nie tworzą ryzyka. Odejść. Ale mają swój wymiar maksymalny, to znaczy jest to ograniczenie od góry tego, ile jaki prezes czy jakiej spółki może zarabiać. Tak potwierdzam, mają ograniczenia maksymalne. Yy, oczywiście, jeżeli by zaszły jakieś bardzo szczególne okoliczności, to istnieje możliwość odejścia od tych reguł, ale tak jak mówię, ch chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że pensja jest wyznaczana w zaciszu gabinetów, yy, na rzecz sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z pełną przejrzystością i nawet jeśli by doszło do odstępstwa od reguł przewidzianych ustawą, to wyznajemy zasadę, że przejrzystość jest najlepszą gwarancją przyzwoitości. No tak, ale jeżeli przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, takie zestawienie publikuje dzisiaj Rzeczpospolita, wynosi nieco ponad 4000 zł. A wynagrodzenie uwzględniające właśnie te premie motywacyjne prezesów największych spółek wynosi prawie 130 tysięcy. To czy ta przepaść nie jest przypadkiem zbyt głęboka jeszcze? Wydaje się, że nie. Tworząc tę ustawę, chcieliśmy wypośrodkować pomiędzy tym, co dyktuje rynek z jednej strony, a z drugiej strony zasadą solidaryzmu społecznego. Pani redaktor wskazała na zaproponowane pensje, ale przy założeniu, że mamy do czynienia z największą możliwą spółką, z najwyższym pułapem i ze zrealizowaniem wszystkich parametrów premiowych. A nam się wydaje, czy jesteśmy przekonani, że jeżeli nadzór właścicielski będzie dobrze, sprawnie działał i efektywnie, Rozliczał prezesów z y, realizowanych zadań, to y, te premie nie, be, nie muszą być wcale maksymalne. Dlatego... Czyli ostatecznie ministerstwo będzie decydować jako właściciel? Y, profesjonalne rady nadzorcze. Profesjonalne rady nadzorcze. Których członków Pro... wybiera i powołuje? To bardzo zależy, bo mamy bardzo różne spółki, ale jeżeli mówimy o spółkach giełdowych, to mamy przecież tam i niezależnych członków rady. Odbywają się wybory członków rady na walnych zgromadzeniach, także to nie jest tak, że w ministerstwie się decyduje. My bardzo dużą rolę przykładamy do funkcjonowania rad nadzorczych i tak naprawdę ta ustawa przysporzy wiele pracy radom nadzorczym. Związkowcy, chwaląc to, że ktoś wreszcie. Zajął się uregulowaniem kwestii bonusów, premii, wynagrodzeń prezesów, wskazuje jednak, że najlepiej byłoby, gdyby w jakiś sposób algorytmem powiązać wynagrodzenia prezesów z wynagrodzeniami załogi, żeby było dla wszystkich jasne, żeby był czytelny system tego, jak płaci się w, danym, w danej spółce, która dzięki ciężkiej pracy wszystkich na przykład rozwija się znakomicie i jak spadają zarobki i dlaczego, jeżeli. Spółka sobie nie radzi z przyczyn nie ogólnego, ogólnoświatowego trendu na rynku, tylko z przyczyn na przykład nieudolności menadżerskiej. Pani redaktor, y, powiedział, powiedziałbym w ten sposób. Rozmawialiśmy w ministerstwie pracując nad projektem tej ustawy na temat różnych kryteriów, które można tutaj przyjąć dla powiązania pensji z określoną firmą. Y, zdecydowaliśmy, się na przyjęcie jak najbardziej obiektywnych kryteriów tej powiedzmy skali działalności danej spółki. To ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyznacza takie trzy kryteria. No, w tych, pośród tych kryteriów nie ma, nie ma wynagrodzeń pracowników danej spółki. To fakt, potwierdzam. Natomiast chcieliśmy wybrać trzy kryteria, które są powszechne, obiektywne i Akceptowalne przez rynek. Stąd, stąd taka decyzja. Pytam o to także dlatego, że Ministerstwo Skarbu, skarbu jako regulator, jako Taki ośrodek skupiający całą wiedzę o nadzorze właścicielskim jest instytucją bardzo ważną, a przecież PiS bardzo głośno mówi. Mówił o tym także minister Dawid Jackiewicz ostatnio, bodajże w końcu stycznia, że ministerstwo ma być zlikwidowane, że ma je zastąpić pewnego rodzaju agencja, która. Być może będzie, będzie zarządzać, będzie sprawować ten yy, nadzór, yy, a nadzór nad spółkami energetycznymi miał, miałby być przeniesiony z Ministerstwa Skarbu do Ministerstwa yy, Energii. Yy, w ciągu kilkunastu tygodni miała być znana dokładna odpowiedź na to, jak sprawa będzie wyglądać. Czy już wiadomo? Yy, jesteśmy na końcowym etapie prac koncepcyjnych. Yy, nie chciałbym jeszcze yy, Dzisiaj mówić, jak to będzie wyglądało. Natomiast oczywiście nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi częściowo już przeszedł do ministra energii i 1 lipca będzie to dotyczyło kolejnych spółek energetycznych. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę, o której mówimy dzisiaj, to ona będzie funkcjonowała bez względu na byt Ministerstwa Finansów. Przepraszam, Ministerstwa Skarbu. Tak, ale y, pytanie, jak ten nadzór będzie funkcjonował? Poprzez jakiego rodzaju mechanizmy? No bo w ministerstwie sprawa jest znana, funkcjonuje mm -hmm. y, dziś. A y, no, jak jest y, coś nowego, to zawsze można powiedzieć, że to eksperyment, a eksperymenty nie zawsze się udają. Pełna zgoda. Eksperymenty nie zawsze się udają, ale wydaje się, że akurat w tym przypadku, mam nadzieję, eksperyment się powiedzie. tym bardziej, że. Y, Generalnie, gdy pan minister Jackiewicz mówił o agencji, ewentualnie holdingu, tego jeszcze do końca nie przesądziliśmy. Chcemy w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, tym powierzonym nam majątkiem, chcielibyśmy stosować sprawdzone mechanizmy rynkowe, czyli ja bym powiedział więcej rynku w zarządzaniu tymi spółkami. I te rozwiązania rynkowe, tak naprawdę, są już sprawdzone na rynku w związku z powyższym. Jeszcze w tym sensie to nie jest eksperyment. Na koniec. Pytanie, które wiąże się z osiągniętym porozumieniem rządu z górnikami, z kopalniami, a pytanie o wynagrodzenie prezesa stawia je także Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jako fundacja, czy prezes, który przejmuje kopalnię, która ma wyniki powiedzmy średnie w momencie bardzo złego trendu rynkowego dla węgla, działa na rzecz swojej spółki, na przykład energetycznej, czy wręcz przeciwnie, i właściwie w jaki sposób ocenić realizację, która może wpłynąć na pogorszenie wyników w ciągu roku, a być może kiedyś wręcz przeciwnie? Już odpowiadam. Myślę, że każdy prezes, każdy zarząd bardzo dokładnie rozważa tego typu, tego typu działania i nie sądzę, żeby którykolwiek członek zarządu działał świadomie na szkodę spółki. To, jest, to by stawiało go w fatalnym świetle. Z drugiej strony musimy pamiętać, że każdy akcjonariusz swoje prawa ma. Skarb Państwa także. Skarb Państwa to akcjonariusz publiczny. Jeśli zatem mówimy, iż każdy akcjonariusz może realizować swoje interesy, takie lub inne, to nie odmawiajmy tego prawa Skarbowi Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Sygnału Dnia był wiceminister Skarbu Filip Grzegorczak. Dziękuję bardzo. A rozmawiała Zuzanna Dąbrowska. Pierwszy program polskiego radia. Muzyka i aktualności.